No siemano, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dawno czapki nie było na filmie, więc dzisiaj postanowiłem założyć czapkę, a po prostu nie potrafię ułożyć włosów. Te włosy już zaczęły żyć takim swoim życiem, że nie da się ich ustawić, więc postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku będzie powrotnie czapka. Witam was bardzo serdecznie, dzisiaj jesteśmy ponownie na Wariatkowie i dzisiaj będziemy znowu rozwiązywać tą zagadkę, gdzie jest Milky, co się z nim dzieje, jaki jest kod do drzwi i tak dalej, i tak dalej. Przejrzałem sobie komentarze pod ostatnim filmem, znaczy ja zawsze przeglądam komentarze, ale tu się bardziej rozszyliłem nad tymi komentarzami i między innymi musiałem sprawdzić, jakie wybraliście imię dla psa i dla osła i już wybraliście i są to, tutaj się wyświetla właśnie komentarz osoby, która miała najwięcej lajków, jest to po prostu imię dla osła Butek, imię dla psa mało oryginalne, bo tak ma na imię mój pies, no ale dobra, nazwijmy tak tego psa też w Minecraft, niech będzie pies Milo w Minecraft również, może być, dlaczego nie. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie kogoś łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Przypomnę tylko o tym, że są inne kanały, na które możecie wbić, ponieważ tam są filmy też, więc zapraszam, jest na Szczypcą Plus, robimy Robloxa, na Filip Szczypka, są odcinki. I właśnie, muszę wam coś powiedzieć. Dzisiaj udało mi się zdobyć płatki Teamu X, więc zapraszam was bardzo serdecznie na kanał Filip Szczypka, ponieważ tam na pewno pojawi się odcinek, w którym będę testować te płatki, więc jeżeli oglądasz ten film i jeszcze się zastanawiasz, czy tam pójść, to warto, bo te płatki będą testowane, a w środku można zdobyć jakieś polaroidy i złoty bilet do domu. Musisz sprawdzić, czy go wygrałem. Jak go wygrałem, to ja z tą kamerą lecę do domu Teamu X nagrywać odcinek. Więc zapraszam na kanał Filip Szczypka, tam będziemy testować. A teraz to te płatki gdzieś by się przydało ulokować tam z tyłu chyba, nie? W każdym razie witam was w Minecrafcie, jesteśmy już tutaj oczywiście przy tym moim, jakby to powiedzieć, mojej bazie. I teraz tak, wiecie co, ja dzisiaj wezmę sobie ze sobą tą książkę z tymi kodami, bo ona nam się może przydać. Ale to do tego przejdziemy zaraz, bo najpierw chciałbym właśnie ogarnąć tego psa i tego osła, żeby już po prostu, wiecie, ogarnąć, że już będzie tam wszystko zrobione, że będą mieli nadane te imiona i tak dalej. Przygotowałem sobie 2 name tagi, bo musiałem je zdobyć, było ciężko je zdobyć, bo musiałem biegać po jakichś wioskach gdzieś tam dalej i szukać jakichś spawnerów i takich, znaczy przynajmniej jednego musiałem znaleźć, bo już jednego miałem, nie wiem skąd, ale miałem. Ale dobra, wchodzimy tu, uwaga, a nie, jeszcze jedno piętro wyżej, dobra, już się pogubiłem. Wchodzimy tutaj, tu mamy skrzyneczkę i mamy też kowadło. I mamy 2 name tagi i uwaga, wybieramy imiona. Do pierwszy miało być tak, miał być Butek i to jest osioł. I miał być Milo, czyli to jest Milo. O, dobra, mamy 2 name tagi zrobione, pora iść je nadać na szybkości, na właśnie tego psa i na tego osła. Mam nadzieję, że teraz najważniejsze jest to, żeby się nie pomylić, żebym nie nadał źle, że psa nazwę Butek, a osła Milo. Dobra, tu mamy to, uwaga. Ej! Czy on ma już to, czy nie? Dobra, nie wiem, nieważne, pożarł mi to, ale ty, może ty to ogarniesz za pierwszym razem i będziecie ten... O, jest, Butek, no i mamy osioł, Butek, pies Milo, może być. Dobra, więc możemy przejść do kolejnego tematu. Ja ogólnie na dzisiejszy odcinek mam przygotowane trochę screenów właśnie tych komentarzy, żeby właśnie pokazać wam, że faktycznie wziąłem to pod uwagę. Miętka napisała, następny kod będzie na wyspie Slendermana, tak myślę, miłego oglądania, pozdro. Dziękuję bardzo i oczywiście sprawdzamy to, dlaczego nie, możemy polecieć właśnie na wyspę Slendermana, sprawdzić, czy tam, może akurat tam będzie jakiś kod. Całkiem jest to możliwe, dlaczego by nie, ponieważ w końcu wyspa Slendermana była dosyć tutaj kluczową rzeczą w tym wszystkim. A zresztą byliśmy też, Milky zresztą ma jedną ze swoich baz właśnie w świątyni Slendermana, więc by się to zgadzało. Ale to się zobaczy, idziemy sprawdzić to w takim razie, czy jest tam jakikolwiek kod i tak dalej, ponieważ całkiem możliwe, że macie że macie trochę w tym racji, że może faktycznie jest tam jakiś kodzik gdzieś poukrywany. Tutaj na pewno nie. Ogólnie Slendermana to już tak dawno nikt nie widział, że wydaje mi się, że go już tu w ogóle nie ma, że on się gdzieś wyniósł, więc chyba możemy być spokojni. Przejdę się tutaj właśnie po tym całym, tak dookoła się rozejrzę, czy tu gdzieś tabliczki nie ma z jakąś po prostu jakąś cyfrą czy coś tego typu. Tak trzeba sprawdzić kontrolnie. Nie będę przechodził przez lawę, bo po prostu boję się. Albo dobra, idziemy przez lawę. Trudno. Raz się żyje. Gorzej jak coś to zamurował i właśnie idę na śmierć. Dobra, tu. Dobra, o, okej, udało się. Teraz tak, tu nie ma żadnego, jakby to powiedzieć, kodu, więc idziemy dalej. Tu szukamy tabliczki jakiejś, jakiekolwiek skrzynki, może z książką czy czegoś tego typu. Schodzimy tu, w tym nie można tutaj nic zrobić, tu nic nie ma. Tu też nic, dobra, tu jest tak. Chyba nie ma tu żadnego kodu, tak mi się wydaje. Czekajcie, przejdźmy jeszcze tu. Tutaj też nie widzę żadnej tabliczki. Chyba, wiecie co, chyba wydaje mi się, że jednak, że tak powiem, myliliście się i chyba tutaj jednak kodu nie ma, bo jak tak wchodzę, to nic tutaj nie widzę, ale może nieuważnie patrzę, może tutaj gdzieś przejdę. O, te tabliczki, nie, na tych tabliczkach nic nie było, bo to po drugiej stronie też są, ale dobra, tutaj też nic nie ma. Czyli chyba niekoniecznie, czy tu pod spodem coś? O, może tutaj. Chyba też nie, czy jest tu jakieś tajne przejście? Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby tu coś było tajnego. Tym bardziej, że już Slendermana dawno nikt nie widział, więc wydaje mi się, że tutaj jest ogólnie to mocno opuszczone. Więc po prostu przyjdę tutaj jeszcze poza odcinkiem, poszukam jakoś tego dokładniej i jeżeli coś znajdę, to wam dam znać w następnym odcinku. No ale póki co nic nie widzę. Ej, jak się tu wolno wypływa, to jest tak, mnie to denerwuje w tym Minecrafcie. Na wersji 1.12 przysięgam, wypływa się najdłużej na świecie. Jest to okropne. No dobra, czyli na wyspie Slendermana niestety nic nie znaleźliśmy, więc przejdźmy do kolejnego komentarza, który znalazłem i tam napisaliście, że Milky nawet o drzwiach nic nie wie, ani o kodzie, ktoś inny za tym stoi. Szczerze mówiąc, wątpię i nie wiem też skąd wy takie informacje wyciągnęliście, ale okej, w sensie spoko. Jakby wydaje mi się, że to jednak ona powinna za tym stać, no bo to jednak jest w jej bazie, no kto innym jakby miałby za tym stać jak nie ona, wydaje mi się, że tylko ona, no ale to nieważne. Kolejna osoba, Kornelia Baraniak, napisała, że Milky jest w drzewie, idź do niej, bo ona ma zamiar uciec, więc... To jest jakaś tam informacja, tylko dlaczego miałaby być tam w drzewie u ogrów, skoro ona stamtąd uciekła i w sumie stamtąd uciekła dosyć dawno, więc wydaje mi się, że jej tam aktualnie no raczej nie będzie, tym bardziej, że tam co jakiś czas przychodziliśmy i tak dalej i ona zresztą tam zostawiała informacje w ufiony i tak dalej, więc wydaje mi się, że tam jednak nie ma co jej szukać. Ja bym się skupił na tym kodzie, bo wydaje mi się, że ten kod jest dosyć znaczący. Brakuje nam dwóch cyfr, jest 190, nic, 2, nic. O kurczę, dopisałem sobie tutaj, zejdźmy może tak, oj, teraz będę widział to, jak to faktycznie wygląda. Czyli potrzebujemy dwóch części kodu i musimy je odgadnąć i to musi być jakaś, kurczę, konkretna liczba, z tym, że ja za bardzo nie wiem jaka. No możemy niby testować, ale kombinacji w tym przypadku mamy chyba 100, jak się nie mylę. Nie wiem, jestem mocno średni ogólnie z prawdopodobieństwa, ale wydaje mi się, że tutaj tak to właśnie wychodzi, czekajcie. No musimy tutaj tu dać jakąś liczbę od 0 do 9, czyli to jest 10 cyfr, które jest możliwe, 10. I tutaj też, oczywiście mogą się powtarzać, więc jest 10 razy 10, czyli mamy 100 kombinacji. No nie wiem, czy chce mi się te 100 kombinacji robić, wydaje mi się, że mamy małe prawdopodobieństwo na to, że nam się uda te... znaczy inaczej, 100 kombinacji to nie jest aż tak dużo jeszcze i w sumie dałoby się to klikać, nie? Ale czy tak chcemy? Ja myślę, że możemy to o wiele szybciej zdobyć jakoś w inny sposób, niż stojąc tam i klikając każdy kod po kolei i tak dalej. To nam o wiele dłużej by zajęło. Ale pojawił się komentarz od Magdaleny, ostatnia liczba kodu to 6 lub 8, bo Milky mówił na swoim jednym filmiku z Wariatkowa. Nie widziałem nic od niej, szczerze mówiąc, no ale dobra, skoro mówicie, że ona tutaj coś nagrała, no to spoko. Skoro ona tutaj jest gdzieś tam wiecie o tym wszystkim, no to spoko, czyli ostatnia liczba to jest 6 albo 8. Więc wiecie co, ja się udam właśnie do tamtego miejsca i zobaczymy, czy faktycznie macie rację, czy może ten ostatni kod jest właśnie taki. Więc żeby było łatwiej, to zrobimy po prostu o wiele mniej kombinacji, czyli jako ostatnią cyfrę damy 6 i jako ostatnią cyfrę damy 8 i sprawdzimy wszystkie kombinacje tej poprzedniej jakby, więc będziemy mieli mniej klikania, a sprawdzimy przynajmniej, czy mieliście rację, że 6 i 8 jest jakby tą końcową cyfrą, więc nie wiem, ja po prostu wiecie co, zrobię cięcie i lecę w tamtą stronę, jakby wznawiam nagrywanie, jak będę już pod tamtym drzewem. Dobra, słuchajcie, jestem pod tym drzewem, wchodzimy do środka. I uwaga, jesteśmy tu podrabinie na dół, tu. Tutaj przechodzimy sobie przez te, prawda, zamurowane tutaj miejsce i uwaga, sprawdzamy kod, czyli jeszcze raz, powtórzmy sobie. Mamy tak, jakie mamy kombinacje kodu? 190, tu musimy dać jakąś liczbę od 1 do 10, czyli tu musi być tak. No dobra, nieważne, tu musi być jakaś liczba od 0 do 9, nie do 10. Tu jest 2 i ostatnia jest 6 albo 8. Tak naprawdę, więc tutaj musimy to... Czekajcie, czy ja jestem w stanie to jakoś chyba... Dobra, nieważne, będziemy to kminić. 190, coś i weźmy najpierw 6 na koniec, więc uwaga, robimy tak. Po kolei 190, tu dajemy sobie 0, 2, 6. To nie ten kod, jeszcze raz. Czyli mamy teraz 190, tutaj dajemy teraz... Czekajcie, to miało być teraz 1, 2... 6. To też nie ten kod, dobra, czyli jeszcze raz 190, teraz 2, 6 nie, 2, 6. To też nie ten kod, czyli jeszcze dalej 190 3, 2, 6. To też nie ten kod, czyli jeszcze raz 190 teraz będzie 4, 2, 6. To też nie ten kod, dobra, 5, 2, 6, tak możemy robić, szybciej będzie 6, 2, 6, tak też nie 7, 2, 6, tak też nie 8, 2, 6, też nie 9, 2, 6, też nie, czyli to nie będzie tak, czyli to teraz musimy wejść 1, 9, 0 i jakaś liczba, czyli zacznijmy od 0, 2, 8 to też nie to, czyli 1, 2, 8 to też nie to, 2, 2, 8 to też nie to. 3, 2, 8, to też nie to. 4, 2, 8, też nie. 5, 2, 8, też nie. 6, 2, 8, też nie. 7, 2, 8, nie. 8, 2, 8, nie. 9, 2, 8, nie. Czyli wychodzi na to, że ostatnią cyfrą tego kodu na pewno nie jest ani 6, ani 8. Więc no tutaj niestety musimy obalić ten komentarz. Taki kod na pewno nie będzie, bo sprawdziliśmy wszystkie kombinacje w przypadku, gdyby był taki kod, że tutaj między tą dwójką a 0 byłaby każda liczba od... tutaj możemy zrobić, patrzcie, nawet takie działanie od 0 do 9. Tutaj tak robiliśmy, było 2, no i na końcu dawaliśmy... 6, czekajcie, zróbmy tak, żebyście to widzieli, to takie działanie, 6 albo 8 dawaliśmy, tutaj na koniec. Tak to wyglądało, sprawdziliśmy te wszystkie kombinacje, niestety tutaj, no to nie była prawda, więc tak na pewno nie, więc wydaje mi się, że tu jest błąd jakiś z tą tylnią jakby liczbą, czyli tu będzie coś innego, tylko właśnie nie wiem co i za bardzo nie mam jak tego sprawdzić. W każdym razie sprawdziliśmy to i tutaj możemy oficjalnie powiedzieć, że to jest X, to nie działa, na pewno trzeba znaleźć jakąś inną kombinację, więc możecie swoje propozycje pisać w komentarzu, a ja oczywiście je rozpatrzę i zobaczymy, może akurat trafimy z jakimś kodem za jakiś czas i będziemy wiedzieć co się też tak powiem dzieje i będziemy znali ten kod. No myślę, że jesteśmy już bliżej niż dalej tego kodu, na pewno niż byliśmy. No ale jedyne co nam pozostało to po prostu, no nie wiem, czekać, znaleźć jakiś inny kod i tak dalej. Nie wiem za bardzo gdzie mam szukać, bo już sprawdziłem w sumie wszystkie miejsca, w których kiedykolwiek Milky była i za bardzo nie wiem gdzie mógłbym szukać reszty kodu i resztę kodu musimy w sumie czekać aż ją poznamy jakoś. W każdym razie zrobiliśmy dzisiaj na odcinku to co mieliśmy zrobić, czyli nazwaliśmy osła i nazwaliśmy psa. Sprawdziliśmy propozycje kodów, które napisaliście w komentarzach. Proszę was o to, żebyście napisali następne propozycje, będziemy to oczywiście testować w następnych odcinkach. No a ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, pozdro, cześć, pa pa!